Spójrz na poniższe piktogramy i odpowiedz na pytanie. Ilu ankietowanych ma grupę krwi 0+, a ilu 0-? Co to jest piktogram? Tutaj jest to obrazek lub symbol, który przedstawia pewne dane. Tutaj mamy akurat symbol krwi. Pod spodem widzisz, że jest wyjaśnione, że jedna kropla krwi oznacza 8 osób. Więc na przykład, ile osób będzie miało grupę krwi A+? Zobacz, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 7 kropli krwi. Każda kropla to 8 osób. Zatem 56 osób, bo 7 razy 8 to 56, ma grupę krwi A+. Proste, prawda? Rozumiesz już, o co chodzi. Spróbuj zatem odpowiedzieć teraz na zadane pytania. 0+. Gdzie jest 0+? Patrzymy na naszą tabelkę. Grupa krwi 0+ jest w tym miejscu. Liczymy, ile mamy kropli krwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 8 kropli, a każda kropla to jest 8 osób. Zatem 8 razy 8 to jest równe 64. Czyli 64 osoby mają grupę krwi 0+. 64 osoby, grupa krwi 0+. Idziemy dalej. Ilu ankietowanych ma grupę krwi 0-? 0- to jest tutaj. Mamy dwie krople. Dwie krople. Każda kropla to 8 osób, czyli 2 razy 8. A to jest proste. 16 osób ma grupę krwi. Grupa krwi 0-. Poćwicz podobne zadanie na stronie Khan Academy. Przy okazji możesz zdobyć punkty i ciekawe odznaki. Warto. Powodzenia!